Panie marszałku, Wysoka Izbo, pan przewodniczący Suski stwierdził, że nie chcemy upamiętnić Komitetu Obrony Robotników. I myli się pan, panie pośle, bo dla nas w partii Razem KOR to jest nasza tradycja, ważna część historii wolnościowej lewicy. I dlatego nie pozwolimy podmienić historii KOR-u na pańską dziwaczną opowieść, bo według pana KOR nie był organizacją, w której spotkali się ludzie o bardzo zróżnicowanych poglądach, by wspólnie nieść pomoc represjonowanym robotnikom, walczyć o demokrację, walczyć o prawa człowieka, tylko był jakąś wstępną wersją Porozumienia Centrum. I nie będę ukrywać, że dla mnie jako przedstawicielki Razem, jako socjalistki, szczególnie ważny jest udział w KOR-ze Jana Józefa Lipskiego, Ludwika Kona, Anieli Steinsbergowej, Jacka Kuronia, Antoniego Pajdaka. Tradycja polskiego demokratycznego socjalizmu. Na komisji przewodniczący Suski raczył sugerować, że ci, którzy walczyli w KOR-ze o demokratyczny socjalizm, nie chcieli niepodległej Polski. Ignorancja, panie przewodniczący. Zwykła ignorancja i zaślepienie ideologiczne. Ja nie będę gumkować z historii KOR-u ludzi prawicy, nie będę wymazywać działalności opozycyjnej posła Macierewicza czy posła Naimskiego. I oczekuję wzajemności i oczekuję elementarnego szacunku dla polskich demokratycznych socjalistów. Lewica składa poprawkę i zamiast waszej obsesyjnej, waszej zideologizowanej wersji proponujemy następujące brzmienie uchwały. 23 września 1976 roku w proteście przeciwko represjom władz PRL wobec robotników z Radomia i Ursusa powstał Komitet Obrony Robotników, założony przez działaczy opozycyjnych reprezentujących różne pokolenia i środowiska. Głównym celem komitetu było niesienie pomocy prawnej i finansowej prześladowanym robotnikom i ich rodzinom. KOR był pierwszą jawną organizacją opozycyjną w PRL. KOR odegrał ważną rolę podczas strajku w sierpniu 1980 roku i przyczynił się do legalizacji pierwszych za żelazną kurtyną wolnych związków zawodowych. Najważniejszym sukcesem KOR było przełamanie społecznej apatii i lęku przed dyktaturą. W opinii historyków KOR dał początek innym inicjatywom i organizacjom opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Dzisiaj dla wielu Polaków, zarówno dla pamiętających komunistyczną rzeczywistość, jak i dla pokolenia urodzonego w III Rzeczypospolitej, KOR stanowi piękną kartę historii polskich dążeń do niepodległości i wyzwolenia się spod dominacji ZSRR. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia niniejszą uchwałą wyrazić najwyższą wdzięczność twórcom i działaczom Komitetu Obrony Robotników oraz wszystkim Polakom, którzy wspierając KOR dobrze przysłużyli się Polsce. I mam nadzieję, że jutro na Komisji Kultury i Środków Przekazu poprze pan tę poprawkę, panie Suski, bo to jest rozsądne, kompromisowe rozwiązanie. I liczę na to, że nie będziecie mieli problemu z tą poprawką. Nie powinno wam być trudno, bo jest to tekst w brzmieniu uchwały Sejmu z 2016 roku.